A kto jest mamusi takim pomocnikiem od rana? Kto mamusi pomaga wyjmować naczynia i przy okazji robić za dużo dźwięków niepotrzebnych? Tak? Dobry wieczór, witamy Was z naszego punktu spotkań. Ja przed chwilą wróciłam z pracy. Nie było szans, żeby dzisiaj nagrać Wam coś z rana. Nie było szans, żeby nagrać Wam cokolwiek w ciągu dnia w pracy. Było bardzo intensywnie, ale pięknie. Dzisiaj mieliśmy uroczysty obiad i ja byłam zatrudniona jako fotograf. Teraz przyszła kolej na drugi mój etat, czyli zajmowanie się bobasem, który nie czuje się najlepiej. Ojejku, przed chwilą mieliśmy też sytuację, że trzeba było przebrać wszystko i ktoś już się dobiera do mamy tutaj, do pewnych rejonów. Już jest o wiele lepiej, jak się możecie domyślić. Ktoś już jest o wiele szczęśliwszy, także jest cichutko i spokojnie. Co ja Wam chciałam powiedzieć, że masaż twarzy mi wyknujesz, Aluś? Tutaj jeszcze mam stopę machającą. O, jest stopa. No, cieszę się bardzo, że podobał Wam się łańcuch. O tym mówiłam Wam już w wczorajszym odcinku. Dzisiaj naprawdę było tak jak mówię, intensywnie i chciałam pokazać Wam to, jak wygląda miejsce, gdzie jedliśmy ten uroczysty lunch w ogóle, ale nie było nawet kiedy. Ja później, słuchajcie, musiałam z moim aparatem, który jest dość ciężki, podróżować i jeszcze pożyczyłam jedno urządzenie, bo tak jak mówiłam z pracy, będziemy robić remont niedługo. Pożyczyłam jedno urządzenie. Po prostu wracałam do domu jak wielbłąd. Ciężko, zimno, jak nie wiem. Ja jeszcze wiecie, w spódniczce, w sukience i w moich bucikach tych Vagabond. I one są naprawdę super, słuchajcie. Nie widać moim zdaniem śladu ich używania. Fakt, że nie używam ich codziennie, ale dość często. Ale niestety prawda jest taka, że troszeczkę zimno jest, szczególnie jak jest mroźno. Także w Polsce no, raczej by się nie sprawdziły na polskie mrozy. Chyba, żeby się kupiło taką wkładkę, wiecie, specjalną termiczną, to wtedy tak. Ale czuję, że od spodu było mi chłodno. I właśnie tak mam wrażenie, że chyba będę chora, bo boli mnie gardło. Ale jestem pod wrażeniem. Dzisiaj nałożyłam, słuchajcie, konturówkę Charlotte Tilbury Pillow Talk i na wierzch pomadkę moją z Bourjois, którą już znacie, o niej mówiłam zawsze. Patrzcie, do tej pory się trzyma. A to zrobiłam, makijaż zrobiłam o 6.30, o 7 mniej więcej rano. Jestem pod wrażeniem. Kevin, can you still see my lipstick? Or the traces of it? Looks pretty good, no? You know what? You're asking the wrong person. Really, no, I applied it at 7 o'clock in the morning and yeah, I ate. That. It's pretty good, isn't it? And the good thing about it is... Imagine you've been talking all day as well, right? Talking and eating, yes. Yeah. I thought you were my friend, but obviously I'm wrong. Gavin pokazuje coś fajnego. Dobra, słuchajcie. Ah, Gavin, tell me about our Zalando order. Yeah, this is quite... No, because we like Zalando, I like... I know, we do. Funny thing happened. Do you want to show it with the camera? Otworzy Wam butelkę i Wam pokażę. Gavin potrzebuje nowe buty. I wybraliśmy trzy pary, ok? No i patrzcie. Pair number one. So these ones are nice, no? Oh, very nice. I really like them. Yeah? They're really, really nice. My favourite ones, though. Size? Size 10 and a half, gap size. Yeah, I'm size 10 and a half, but... And we thought, oh, they look so nice good. Look how nice these ones are, they're really nice, right? This is like a James's size. I'm afraid they there's don't. There's a bit of a problem now, huh? They've accidentally sold but you the said that you, kids you, ones. But you said that you checked their website, and it was under men's, yes? It's under the men's section, yeah. But they are so beautiful. They're nice, aren't they? I'm thinking about keeping them for James, yeah. I really like but he's got so many pair of shoes, Gav. He's so spoiled, isn't he? But this is... They're like a winter one. Are they waterproof, you reckon? They look really nice. James! Podobają ci się te butki, zobacz. James is too cool for school. I'm not sure where am I holding... And the other ones are the same as my old ones, but they're also kids' ones. I was thinking, how are they going to fit my shoes in there? Maybe they're those foldable ones. The ones you got when you go to party. Oh, how beautiful! Oh, they're so nice, but unfortunately... I would show my face, but I haven't shaved. Really nice. I've no idea what should I show. Kevin, I can't see. Okay. So, we need to send them back, basically. Crep check. Yeah, I will try to send them back tonight. Unfortunately, I don't make these ones in... They don't? Adults, no. They do a different version, but it's not as nice. Obviously.
Really, trainers really always look better when they're small. Of course, for kids and for, yeah. So you get massive breaks. Or you can chop your toes off. Skis like my feet. They're quite cool, I like them, eh? They're really nice. So yeah, this is our story, Gav's shoe story. And are they comfortable? I'm trying. And, i co jeszcze muszę powiedzieć? Niestety, że pierwszy raz czekaliśmy chyba dwa tygodnie na dostawę, bardzo długo. Zazwyczaj przychodzi po trzech dniach, a to wyjątkowo długo tym razem. Ale domyślam się, że to przez święta. Problem I have is when I like something, I wear it just all the time and I wear through them so quick. That's why we ordered three pairs. Gav wasn't sure about them in the first place, but I think they're really nice, really comfortable. I'm really cool. The only problem I'm worried about is I've broken my toes. Mm. They're kind of bent at the end, like broken here. I'm worried that they're going to get like a mark? Yeah, no, I really like them. This is not advertisement for Zalando or hashtag YouTube money. Etnis. Aluś. My shirt's like oj. Oj. Zjadłeś kolację? Jeszcze nie? No, tutaj mamy dzisiaj pary, nasze ulubione. James też już kończy. Ja już skończyłam swoje. Jama, jama, jama. Za głośno, synku. Tak się nie robi, bo zaraz będzie ale kopiowo. I patrz, już właśnie to robi. Widzisz? Widzisz, jaki masz wpływ na niego? No. Aluś, daj buziaka. Nie? Daj buziaka. Nie bądź taki. Daj buziaka, mamusi. Aluś dzwoni do babci. Halo, halo, poczekaj mamuś, bo ja teraz vloguję też. Da, da, da. Gdzie idziesz, Alek? Do babci? Do babci, a co mówisz do babci? Wygląda jak ja bym rozmawiała, zaślinił. Już babcia, rozmawiasz z babcią? Patrzcie, jakiego mam pomocnika w sprzątaniu. Cześć! Myjemy wannę? No tak, buru, buru, buru. Szuru, szuru, szuru. Cześć, cześć ponownie. My już z Alkiem wysprzątaliśmy całe mieszkanie. Powiedzmy. Już śpiące, niektórzy też przesnęłam, ale się obudziłam, bo przypomniałam sobie, że niestety nie wypiłam lekarstwa, bo niestety nie czuję się najlepiej. Z nerwów obgryzłam paznokcia. Ale tego nie robię sobie chybryce często, bo jak mi coś tutaj delikatnie podchodzi, właśnie myłam wannę, wiecie, trochę mi podeszło i tak już sobie myślę, no to już ściągnę i tak zrywam płatki paznokcia. I muszę wam pokazać jedną rzecz, bo mamy w domu z myszkę, która James po prostu jak zobaczył ten domek, o ma na jego punkcie obsesji, no zobaczcie co on z nim robi. Muszę kupić dekoracje, żeby to przygotować, wiecie, wszystkie słodycze, a on już nie wytrzyma ten domek chyba do świąt, wątpię. Ja zabieram się, słuchajcie, teraz za dytowanie i nie wiem dlaczego, ja nie jestem ostra, a wszystko dookół jest, ale i lekarstwo. A chciałam wam powiedzieć, że ostatnio wykończyło mi się kilka rzeczy. Odżywka Beautyball dzisiaj mi się skończyła. I teraz wieczorem, jak myłam twarz, to też skończył mu się ten krem, o którym wam mówiłam w ostatnim filmie. Bardzo dobry. I teraz będę szukała jakiegoś zastępstwa. W lodówce mam, tak jak mówię, w lodówce mam ten żel z Fridge. Ale dobrze też mieć coś z takiego lżejszego pod prysznicem, także będę coś szukała. Jeżeli macie coś fajnego, to dajcie mi znać. Może sobie zakupię coś z waszego polecenia. Ja sobie zjem mince pie. O, wiem, właśnie. Mince pie. A to jest... Słuchajcie. Na początku mi się wydawało mince, kojarzy mi się z mięsem mielonym, za którym ostatnio nie przepadam kompletnie, jeszcze po ciąży z Alkiem tak zostało. A mince pie to są takie malutkie babeczki z ciastem. Niektórzy robią kruche, dobrze mówię wam? Tak, bardzo takie kruche. I w środku jest taka mieszanka owoców, coś podobnego do keksa, tylko to jest w środku wszystko. I to jest bardzo, bardzo popularna przekąska, taki deser
właśnie no, w okresie świątecznym tutaj w Anglii. I też mi się przypomniało, że kiedyś chciałam wam przygotować film z takimi tradycjami brytyjskimi. Właśnie zorientowałam się, że mogę nagrywać bez rąk. Postawiłam tutaj na szafkę. Chciałam wam pokazać w środku, jak to wygląda, ale ciężko. Złapać ostrość. Musicie mu wierzyć. Dobre to jest. To zazwyczaj się podgrzewa. Można podgrzać w piekarniku na kilka minut. Można podać z lodami albo na przykład z bitą śmietaną, jak ktoś uważa. To jest taki właśnie jeden ze specjałów świątecznych. Także ja sobie zjem teraz do kolacji, znaczy do kolacji, już po kolacji dawno, ale zjemy sobie do edytowania filmów i no, uzyskałam ostrość i światło. Jest światłość. Jeszcze ta dzisiaj historia z tymi butami. Powiedziałam mamie, to się tak śmiała przez telefon, że zamówiliśmy dziecięcy rozmiar. Nie wiem, co się stało, ale oboje patrzyliśmy. Po prostu no to wygląda, że dziecięcy dziesiątka to tak samo jak gawa dziesiątka męska. Dlatego. Ale śmieszne to było. Ale te sobie zostawił. Tamte już kazałam mu odnieść. No. Do usłyszenia. Słuchajcie, dziękuję za dzisiejszą uwagę. I znowu przepraszam was, że ten film nie jest tak bardzo interesujący jak pewnie innych dziewczyn, które robią o wiele więcej ciekawych rzeczy w ciągu dnia. Ale jeszcze dopóki to płytek pracuje, po prostu nie mogę sobie pozwolić na żaden inny rodzaj filmów. Mam nadzieję, że to zrozumiecie i trzymajcie się. Do zobaczenia i usłyszenia niedługo. Jutro kończę pracę. Jest! Już o 1:30 koniec. Jest! Jest! Później mamy wino i ser, także i może jutro będziemy dekorować domek z Jamesem. I po raz kolejny zapowiada się bardzo intensywny weekend, także zostańcie z nami. Mam nadzieję, że was nie zanudziłam. Do zobaczenia, pa!